Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, walka z pandemią pod rządami Prawa i Sprawiedliwości to chaos i bałagan na wielu frontach. Brak logicznego uzasadnienia dla wielu wprowadzanych obostrzeń. Otwarte kościoły, zamknięte kina i kluby fitness. Powrót do normalnego nauczania dla klas 1-3, ale podtrzymanie zdalnego nauczania dla klas 8 i maturzystów. Dla dzieci i młodzieży, którzy już za kilka miesięcy zdawać będą swój najważniejszy egzamin. Ale żebyśmy mogli mówić dziś o zniesieniu obostrzeń, żebyśmy mogli mówić o powrocie dzieci i młodzieży do szkół, tak naprawdę najważniejszym, priorytetowym elementem tej walki są szczepionki. Tymczasem Narodowy Program Szczepień to głównie lanie wody i obiecanki bez pokrycia. Bo wiemy już dziś, że wszystko to, co obiecywał nie tylko premier Mateusz Morawiecki, ale i pełnomocnik do spraw szczepień, nie spełni się. Obiecano nam, że do końca wakacji zaszczepiona zostanie dostateczna liczba populacji na tyle, żebyśmy mogli mówić o powrocie do normalności. Ale dziś widzimy, że opóźnienia szczepionek firmy Pfizer, opóźnienia szczepień firmy AstraZeneca oznaczają, że to będzie niemożliwe do zrealizowania. Jedyna pewność, że szczepionki dojadą na czas, to tak naprawdę propozycja Lewicy. Więcej o propozycji Lewicy w sprawie polskiej szczepionki opowie Państwu posłanka Marcelina Zawisza. Szanowni Państwo, w PRL-u Polska była bezpieczna lekowa. Trzeba było zbombardować fabryki, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby ludzie nie mieli leków w aptekach. W Polsce obecnie wystarczy wahnięcie na rynku światowym, żebyśmy nie dostali substancji czynnych z Chin czy Indii, albo decyzja wielkiej korporacji, takiej jak Moderna, Pfizer, żeby opóźnić dostarczenie szczepionek. Nie może tak być, że Polska jest zależna od wielkich korporacji. Nie może tak być, że Polska godzi się na to, że zmieniane są terminy dostaw. Podobno wstaliśmy z kolan. Podobno jesteśmy gigantem w rozmowach międzynarodowych. Tymczasem, kiedy wielkie korporacje farmaceutyczne decydują o tym, że szczepionki, które będą ratować życie i zdrowie obywateli i obywatelek Polski, będą dostarczane później, rząd polski rozkłada ręce i mówi, no jesteśmy zależni od dostaw. My od marca zeszłego roku apelowaliśmy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo lekowe. Mówiliśmy o tym, zarówno jeżeli chodzi o dostawy substancji czynnych, w chwili, w której na początku pandemii Chiny i Indie podejmowały decyzję o wstrzymaniu tych dostaw, jak i w każdym kolejnym miesiącu, pytając rząd, czy jest gotowy na to, żeby zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo. Niestety, polski rząd nie zrobił nic. Zarówno naukowcy, jak i polscy producenci leków są zgodni. Jesteśmy w stanie w Polsce produkować szczepionkę. Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom i obywatelkom. Jesteśmy w stanie produkować szczepionki nowej generacji, konfekcjonować je w polskich fabrykach albo produkować od początku do końca szczepionki starszej generacji. Nasze apele spotykają się ze ścianą. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który tyle mówi o polskim przemyśle, o wspieraniu polskiego przemysłu, o budowaniu polskiego przemysłu, nie kiwnął palcem od początku pandemii, żeby wzmacniać polski przemysł farmaceutyczny i zapewniać nam bezpieczeństwo. Dlatego chcemy rozpocząć akcję zbiórki podpisów. Dzisiaj zaczynamy zbierać podpisy pod petycją do premiera, żeby nie bał się w rozmowach z korporacjami, żeby nie bał się wielkich korporacji farmaceutycznych i żeby wymusił produkcję szczepionek w Polsce. Polskie firmy farmaceutyczne mówią wprost, to nie będzie proste.
To będzie trwało od 3 miesięcy do nawet 9 miesięcy, żeby przygotować linię produkcyjną. Ale wiemy już dzisiaj, że ten wirus zostanie z nami na dłużej. Wiemy już dzisiaj, że te szczepionki będą nam potrzebne również później. W związku z czym nie ma co czekać. Gdyby rząd rozpoczął, tak jak Lewica apelowała, pracę nad produkcją szczepionek w Polsce, nad przygotowaniem linii produkcyjnej, rozpoczął rozmowy z producentami, polskimi producentami leków już w marcu, dzisiaj bylibyśmy gotowi. Nie ma co czekać. Jeżeli nie zaczniemy dzisiaj, to za 3 miesiące, za 6 miesięcy na pewno nie będziemy gotowi. A o tym, jakie konkretne instrumenty można wykorzystać, żeby wymusić przekazanie licencji, opowie Anna Maria Żukowska. Szanowni Państwo, na jednej szali mamy życie i zdrowie ludzi, na drugiej zyski korporacji. To nie jest tak, że one są na tym samym poziomie. Nie może tak być. Lewica jednoznacznie opowiada się po stronie życia i zdrowia ludzi. Zyski korporacji nie są najważniejsze. I jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że to jest komunizm, to naprawdę odsyłam do zajęć pod tytułem Historia doktryn politycznych. To jest normalny instrument prawny stosowany na świecie przez takie państwa kapitalistyczne, jak na przykład Kanada. Które to państwo i niektóre inne państwa stosują zasady przymusowej licencji. Tak było w przypadku też zagrożenia wąglikiem w Stanach Zjednoczonych, kiedy również zmuszono jedną z firm potęg farmaceutycznych, firmę Bayer, do tego, żeby obniżyła ceny leków, grożąc, że zastosuje się mechanizm przymusowej licencji. Cóż to takiego jest? Przymusowe, tak to groźnie brzmi. To jest likwidacja przywileju, który w latach 90. został przyznany firmom farmaceutycznym, które giganci farmaceutyczni sobie wywalczyli, głównie na gruncie, co jest haniebne, epidemii, światowej epidemii AIDS, żeby licencja trwała 20 lat na produkcję leku oryginalnego. Po tym czasie można, czyli aż po 2 dekadach, wyprodukować dopiero leki generyczne, nie płacąc tej licencji. Ta licencja polega tylko na zabezpieczeniu sobie zysków. I mechanizmy takie, jak w Światowej Organizacji Handlu, tak zwana umowa TRIPS, pozwalają na to, że w przypadku zagrożenia epidemicznego, czy nawet pandemicznego, w przypadku takich chorób, które się błyskawicznie rozprzestrzeniają, jak malaria, gruźlica, czy właśnie koronawirus oraz wirus HIV, można spowodować, żeby przekazać tę licencję innym firmom, które będą produkować leki na te choroby. Jest to całkowicie legalne, tak jak mówię, w świetle prawa międzynarodowego, jak i polskich przepisów. Tutaj mamy ustawę prawo przemysłowe, artykuł 82, który właśnie o tym mówi. Można to zrobić i trzeba to zrobić, bo tak jak powiedziała posłanka Marcelina Zawisza, ten wirus i ta pandemia z nami zostanie na lata. Także nawet jeżeli potrwa uruchomienie linii produkcyjnych w którejś z fabryk w Polsce, w którejś z firm farmaceutycznych w Polsce, to i tak należy to zrobić po to, żebyśmy byli uniezależnieni od łańcucha dostaw z jednej firmy, czy nawet, czy powiedzmy, że 3 firm gigantów światowych, które będą dyktować ceny, dyktować terminy wysyłania tych szczepionek. To trzeba zrobić, można to zrobić i jest to całkowicie zgodne z przepisami prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Dziękuję bardzo. O uchyleniu patentu mówi również sekretarz generalny ONZ, mówi również rzecznik praw obywatelskich, ponieważ tak samo jak Lewica stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo obywateli i obywatelek. Wszystkich chcących zaapelować wspólnie z nami do premiera zapraszamy na stronę polska-szczepionka.pl, gdzie można złożyć swój podpis. Za około 2 tygodnie wszystkie te podpisy zaniesiemy do premiera, żeby pokazać mu, że obywatele i obywatelki domagają się konkretnych działań. Domagajcie się tych działań wspólnie z nami. Dziękujemy. Jakieś pytania? Dziękujemy.